Szanowni Państwo, w zeszłym tygodniu nastąpił pewien fakt. Fakt, o którym wszyscy wiemy, ale nastąpiło podpisanie nieodpłatnego przekazania tego budynku, szatni piłkarskiej. Budynku, który tutaj mamy przed sobą, który widzimy w jakim jest stanie. Akt notarialny został podpisany przez gminę Strzelno i przez przedstawiciela pana dyrektora Stanisława Ziemnickiego, dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Bardzo się cieszymy, ponieważ w końcu szatnia, która znajduje się na pierwszym, tutaj na parterze, będzie w końcu własnością gminy i będzie można wyremontować tę część szatni. W końcu dzieci, młodzież, zawodnicy będą mieli szatnie z prawdziwego zdarzenia, szatnie na miarę podstawowych standardów. W tej chwili ta szatnia była nieremontowana, nie było możliwości ze względu na to, że gmina Strzelno nie była właścicielem. Odtąd się to zmieni, będzie możliwe wykonanie remontu, modernizacji szatni sportowej. Dzięki temu, że właśnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podpisał akt notarialny nieodpłatnego przekazania tego budynku gminie Strzelno. A jeszcze na dodatek dopowiem, że uzgodniliśmy z panem dyrektorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, że zostaną skierowane środki na remont tej szatni sportowej do 100 tysięcy złotych. Państwo będziecie mogli dysponować takim budżetem z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i tę dobrą wiadomość również chciałam dzisiaj tutaj przekazać, więc cieszymy się ogromnie, ponieważ to jest duży krok, jeśli chodzi o poprawienie podstawowych standardów, jakie powinny obowiązywać, jeśli chodzi o budynki sportowe, o szatnie, w których przebywają, przebierają się, spędzają czas nasi zawodnicy, i dzieci, i młodzież, ale i dorośli. Także ogromny uważam sukces. Przez kilka dobrych lat to się nie udawało, a teraz przy pomocy pana ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa i tutaj przedstawicieli Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w końcu udało się, mamy podpisany akt notarialny, akt nieodpłatnego przekazania dla gminy Strzelno. To jest ogromna radość i cieszymy się, że w końcu te warunki będą zupełnie inne, jeśli chodzi o szatnie, i robimy to również dla Was, młodzi przyjaciele. Cieszę się bardzo i jak widzę, Wy również i wszyscy, tak jak tutaj chyba zgromadzeni jesteśmy. Bardzo dziękuję za współpracę całej Radzie Gminy z panem burmistrzem na czele. Dziękuję Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa i oczywiście panu ministrowi Robertowi Telusowi, bo bez tej współpracy rządu z samorządem to nie byłoby możliwe. Także bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie pani poseł. Bym poprosił pana Macieja, żebyśmy tak wspólnie nie zajmowali zbyt dużo czasu. Pan Maciej jest przedstawicielem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Bydgoszcz. Szanowni Państwo, to dokładnie 10 lat temu rozpoczęto batalię o przejęcie parteru tego budynku. 10 lat czekania, starań, nasza kadencja, jest tutaj pan przewodniczący, 5 lat starań i wydawałoby się, że bezskutecznie. Jednak w ostatniej chwili coś się zadziało, dzięki uporowi, dzięki pomocy, dzięki wsparciu pani poseł Ewy Kozaneckiej, gmina staje się właścicielem tego obiektu. 2 lata temu wspólnie z panem Maciejem procedowaliśmy przekazanie tego boiska, działki, na której znajduje się boisko. Dzisiaj jesteśmy właścicielami budynku, szatni i zaplecza technicznego. Bardzo się z tego cieszę. Panie kierowniku, wymieniamy się kurtuazyjnie dokumentami. Pan, jeśli pan pozwoli, na wstępie przekazuje mi porozumienie. Protokół uzgodnień. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja natomiast... Aha, okej.
Ja natomiast jeśli pan, no tak, będę znowu do tych dziewczyn krzyczał, szczelnianki tam, które mnie nie słyszą. Kochani, ja natomiast przekazuję akt przekazania z gminy Strzelno dla z klubu sportowego Kujawy Markowice. Z wielką radością i szacunkiem dla tych maluchów, bo oni są naszą przyszłością. Maleńkie Markowice, a ile pięknych, uśmiechniętych buzi.